tak komplet tu szalek przyszedł. Już go mamy fizycznie u siebie. Tak jak wcześniej pokazywaliśmy, cylinder zdemontowaliśmy. Nie ma progu. Jest już wcześniej tuleja stawiona. Nie ma zużycia jakoś większego. Głowica. Jest gitara. Nie ma uszkodzeń głowicy. Co tam? Cylinder. A czy ten tłok jest w dobrym stanie? Także zostawiamy go. Nie ma rys jakichś mocno wyczuwalnych. Pierścionki chodzą niepozapiekane. Widać, że był dobry olej. Zresztą ja myślę, że ten cylinder był, a czy tłok, on był dopiero choć niedawno jakoś wymieniany kiedyś tam. Także na nowych uszczelkach go złożymy, zobaczymy co będzie. A jeszcze tutaj młody zabrał się za, przy okazji od razu za szlifunek plastików. Czyli może mu poprawimy kolorystykę, bo taki był mydły. Także projekt Kawasaki KDX idzie pełną parą. Byliśmy metodą prób i błędów, ale udało się. Nie, Kuba? Także teraz gładko. Ten zobaczymy, bo jeszcze nie wiem jak ten zawór wydechowy coś nam przestał, ale jakoś ruszyliśmy go. Zobaczymy. Dobra, skręcamy dalej. Maszyna chodzi. Ładnie teraz pracuje silnik. Chodzi jak nówka. Chodzi jak nówka. No dobra, jedź. Zrób rundę jeszcze. Jak chodzi? Dobrze, ładnie. Lepiej niż chodził? Lepiej. A przykręć go trochę w rezu, przeciągnij go lekko na biegu, zobacz, czy on wchodzi. Jeszcze zimny. Także tak, Kawasaki kolorem 777 jest odświeżone. Będzie wyglądało, myślę, że znacznie lepiej. Zamówiliśmy okleinkę taką a la oryginał, także składamy i zobaczymy jak dalej. Nara. Tak, poskładany, świeci się, nie Kuba? No, wszystko jest zamontowane jak powinno. Wszystko jest poskładane, jeździ. Nie ma nic złego, zamontowanego. Wszystko jest w porządku, dzisiaj przyszło młodemu jeszcze, jak to się nazywało, fachowo? Barpad. Barpad. Wczoraj kaskę żeśmy zakupili młodemu. Firmowy. Laga nam cieknie jedna. Będziemy robić lagi teraz. Ale to jeszcze. Tak, także sprzęt podkładany. Wszystko zamontowane jak powinno być. Umyty. No, jeszcze taki trochę do dopiszczenia, tu masz lagi, musimy, lagi nam też widzę zaczęły pocić. A tutaj ten barpad przyszedł, młody sobie dzisiaj założył. No i co, no weź go strzel, niech popryka trochę. Olej zmieniony. I co, trzeba będzie jakąś jazdę próbną zrobić. Trzeba będzie jakąś jazdę próbną zrobić.
O, okleina przyjdzie, okleinkę założymy, lagi zrobimy na twarcze. Kuba, zadowolony jesteś z moto? Co? Zadowolony jesteś z motocykla? Zadowolony. Jest moc? Moc jest. KBX200. Jest ich główny prowadzący. Nie polecamy jeździć bez kasku ani bez ubrań. Jak Państwo widzą, to jest zachowanie, które nie powinno być naśladowane.